Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami 27. kolejka spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Sporo się działo w tej serii spotkań i o tym, co się działo właśnie w tych meczach 27. kolejki, będę rozmawiać z moim gościem, a jest nim dzisiaj Maciej Stańczyk, Waldek Krzaj. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Powrót do składu. Już byłeś w protokole na poprzedni mecz, ale mimo wszystko teraz zagrałeś od pierwszych minut i no właśnie, długo trochę czekałeś na to, żeby wrócić na boisko. Długo czekałem, ale oprócz tego, że gram w piłkę, jestem zawodnikiem Gwardii Koszalin, jestem również funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej i z tego tytułu zostałem wybrany na wyjazd na szkolenie uzupełniające strażaka dobornego Sulinowa, tak zwana podoficerka. Kolidowało to trochę z graniem, natomiast przede wszystkim jestem strażakiem i musiałem się skupić na tym. Odpuściłem. Trener w styczniu powiedział mi, że Maciek, trenuj tam. Będziesz dla mnie potrzebny w maju, w czerwcu i faktycznie tak się stało. Daniel Wojciechowski w zasadzie był do tej pory w rundzie wiosennej absolutnie podstawowym zawodnikiem. W zasadzie trener Żakieta od niego zaczynał ustawianie składu. Teraz nie mógł wystąpić ze względu na pauzę za kartki, ale mimo wszystko okazało się, że jest pan do dyspozycji i ta siła defensywna w żaden sposób nie ucierpiała. No Daniel na pewno jest podstawowym zawodnikiem wyróżniającym się na tle całego zespołu. Natomiast po słowach trenera, które mi powiedział w styczniu, zawziąłem się, bardzo dużo zwiedziłem lasów borneńskich, do tego siłownia od marca, zacząłem również treningi z A-klasowym pionierem Borne Sulinowo, dlatego cały czas grałem na trawie, miałem kontrolę nad piłką. Natomiast ja jestem zadowolony z tego, że mogłem zagrać w tym meczu, że udało mi się strzelić bramkę, przypomnieć się jakoś kibicom i uświetnić w miarę dobry występ. Zatykało? No na pewno. Bieganie po lesie to nie jest to samo, co bieganie po boisku. Natomiast gdzie mogłem, to odpoczywałem. Takie było założenie moje przed meczem, po rozmowie również z trenerem, że wiadomo, mi nie starczy sił na 90 minut pełnego biegania, tak jak innym zawodnikom. Natomiast skupiłem się tylko i wyłącznie praktycznie na defensywie. Moje dwa wejścia praktycznie na stały fragment i jedno się udało. Co do rywalizacji z Pogonią 2 Szczecin, zespół, który no w tej chwili walczy w zasadzie o utrzymanie, drużyna, która na własnym boisku naprawdę jest groźna i to się potwierdziło w waszym pojedynku. Przede wszystkim jest to młoda i perspektywiczna drużyna i z tego, co mi wiadomo, dopóki był trener pierwszego zespołu Dariusz Wdowczyk, czyli chyba w pierwszej połowie, naprawdę chłopaki z Pogoni zasuwali. Mieli kontrolę nad pierwszą połową całkowicie. Nam się udało stworzyć jedną sytuację, natomiast jej nie wykorzystaliśmy. A u nas jakieś chyba nieporozumienie było w szeregach obronnych i praktycznie ze stałego fragmentu, ze zrzutu z autu dostaliśmy bramkę, która trochę nam podcięła skrzydła. Natomiast wierzyliśmy, że w drugiej połowie ten młody zespół możemy stłamsić, wyszliśmy trochę wyżej. I to nam się udało strzelić jedną bramkę. No właśnie, piłkarze Pogoni podglądają Daniela Wojciechowskiego wykonującego dalekie rzutki z autu? Tego nie wiem, natomiast my mieliśmy Patryka Sobiegraja, który również daleko rzuca i też stwarzaliśmy z tego zagrożenie. Natomiast mnie trochę to boli, bo półtora roku temu chyba z Pogonią u siebie straciliśmy podobną bramkę w 90 chyba minucie, także no, niestety nie nauczyliśmy się po ostatniej wpadce z Pogonią. Przed nami skróty z trzech spotkań w 27. kolejce pojedynków. Gwardia grała na wyjeździe z Pogonią 2 Szczecin. Bramki z tego spotkania, a także najciekawsze sytuacje z meczów Bałtyku Koszalin, a także GKS-u Manowo. Obie drużyny no, też miały swoich mocnych rywali, przeciwników. Zobaczmy, jak się zakończyły te spotkania. Najciekawszym wydarzeniem 27. kolejki spotkań w trzeciej lidze było starcie dwóch czołowych drużyn rozgrywek. Kotwicy Kołobrzeg lidera z trzecią ekipą w tabeli Bałtykiem Koszalin. Zapowiadały się ciekawe emocje. Od początku obie drużyny starały się narzucić swój styl gry, dlatego kibice byli świadkami ciekawego widowiska. Jednak na gole trzeba było sporo czasu poczekać. Najpierw w akcji Bałtyk, uderzenie z dystansu Ziętarskiego, broni Szybka. W odpowiedzi rzut wolny dla Kotwicy, Tomasz Rydzak, uderzenie bardzo mocne, ale na posterunku Maciej Dulewicz. Kilkanaście minut później Tomasz Bejuk, uderzenie zza pola karnego, jednak tym razem strzał był niecelny. Podobnie jak w końcówce pierwszej połowy, uderzenie Uldera Barbosy.
Druga część meczu, tutaj bardziej aktywni byli piłkarze Bałtyku, przynajmniej na początku tej części meczu. Łukasz Wiśniewski i broni Szybka. Kolejna akcja Bałtyku, Marcin Chyłan, doskonałe podanie do Łukasza Wiśniewskiego, ten uderza i jest 1-0. Była to 52. minuta spotkania. Na kolejnego gola nie trzeba było długo czekać. 7 minut później kontra w wykonaniu Bałtyku. Barbosa do Ziętarskiego i ten świetnym lobem pokonuje Szybkę i jest 2-0 dla zespołu koszalińskiego. Żeby była sytuacja jeszcze bardziej komfortowa dla gospodarzy, to w przeciągu kilkunastu sekund Łukasz Cebulski został ukarany 2 żółtymi kartkami i wyleciał z boiska. Najpierw za dyskusję, a następnie za wybicie piłki bez gwizdka. Tym samym Bałtyk nie dość, że prowadził 2-0, to jeszcze grał w przewadze jednego zawodnika. Chwilę później świetna okazja dla Bałtyku, Wiśniewski jednak tylko w boczną siatkę. Kłopoty Bałtyku zaczęły się w 68 minucie. Kordian Rudziński fauluje Krzysztofa Biegańskiego i arbiter ukarał obrońcę Bałtyku czerwoną kartką, zatem szanse się wyrównały. Trener Kotwicy Wiesław Pańkosz zaryzykował, przesunął stopera Jakuba Poznańskiego do ataku. Ryzyko się opłaciło. Rosły zawodnik Kotwicy przestawiał niesamowicie obrońców Bałtyku. Tutaj 78. minuta, dośrodkowanie Rydzaka, Poznański zgrywa piłkę do Patryka Pietrasa i ten zdobywa bramkę na 1-2. Tym samym goście mieli już bramkę kontaktową i liczyli na kolejne trafienia. Ponownie Tomasz Rydzak, strzał nieudany, ale poprawka Jakuba Poznańskiego i jest gol na 2-2. Po tym golu trener Bańkosz już nie ryzykował, przesunął do defensywy Poznańskiego. W efekcie jeszcze jedna sytuacja Kotwicy. Kontra. I fatalnie podłuje Patryk Skurecki. Ostatecznie wynik już się nie zmienił i spotkanie zakończyło się remisem 2-2. Uroki piłki na tym polegają, że jest nieobliczalna, że nigdy nie wiadomo, co się dzieje. Przegrywamy 2-0, dostajemy czerwoną kartkę, a mimo to jeszcze remisujemy i w końcówce, gdyby Skurecki mógł robić różne rzeczy, tylko nie to, co zrobił, na 3-2, ale to by był nadmiar szczęścia. Uważam, że w tym meczu, no, przy tym scenariuszu, który był, no, ten remis jest dla nas cenny. Czy pierwsza połowa pod dyktando Kotwicy, kompletnie się z tym nie zgodzę. Kotwica co, jakieś 2 stałe fragmenty gry gwizdnięte przez pana sędziego, w ogóle nie, nieadekwatne do sytuacji. Mamy rzut karny, czerwoną kartkę, wychodzi zawodnik kołodziejski sam na sam, sędzia nie gwizdze. 5 metrów od sytuacji jest, boczny tak samo. Także do przerwy uważam, że mieliśmy jedną sytuację, miała Kotwica sam na sam, zgadza się, ale my mieliśmy rzut karny i czerwona kartka. A w drugiej połowie cóż, no, wychodzimy zmotywowani, strzelamy 2 bramki, wydaje się, że no, trochę nierozsądne zachowanie Łukasza Cebulskiego, druga żółta, czerwona, mamy przewagę, ale o ile zachowanie Łukasza Cebulskiego było nierozsądne, no to zachowanie Kordiana Rodzińskiego to jest karygodne. No, mamy 2-0 i fauluje zawodnika na czerwoną kartkę 70 metrów od własnej obrony. No. Kapitan zespołu, głupota totalna. Kotwica ma tą możliwość, że robi zmiany, wprowadza piłkarzy. No, u nas mieliśmy dzisiaj 15 ludzi na ławce. Juniorzy grali wczoraj, jutro grają rezerwy. Tak mamy wąską kadrę, że to też praktycznie nie ma możliwości zrobienia czwartej zmiany. No. I stąd doprowadza Kotwica do 2-2. Emocji było dużo i fajnie, bo takie mecze przynajmniej się coś działo, ale uważam, że na zwycięstwo dzisiaj w zupełności zasłużyliśmy, ale niestety remis traktujemy jako porażkę. Głupota własna i dlatego dzisiaj zremisowaliśmy. Mam 14 ludzi, teraz to już w ogóle wyjazd do Kaszubi i nie będzie łatwo. No, widać, że ciężko się zbieramy i szkoda dzisiejszego spotkania. Oby nie było tak, że dzisiejszym meczem będą bardzo duże trudności w Kaszubi Kościerzyna i zamiast po 2 meczach mieć 3 albo 6 albo 4-6 punktów, no to dzisiaj mamy 1 i mamy trudny wyjazd do Kościerzyna. W 27. kolejce spotkań GKS Manowo stroje żółto-czarne mierzył się na wyjeździe z Legion 2 Gdańsk. Obie drużyny sąsiadowały ze sobą w tabeli. Bardzo ważny mecz w kontekście walki o utrzymanie w trzeciej lidze. Dlatego obie ekipy od początku
bardziej skoncentrowały się na tym, by bramki nie stracić. Dlatego przez pierwsze pół godziny nie było zbyt wielu okazji strzeleckich. Na pierwszą trzeba było długo poczekać. Tutaj były gwardzista Tsubasa Nishi jednak zbyt lekko, by pokonać bramkarza drużyny z Manowa. Kolejna akcja dopiero 15 minut później. Złe wybicie Tkacza. I ponownie na posterunku golkiper GKS-u Manowo. W końcówce pierwszej części meczu bardzo aktywny był Tsubasa Nishi i zespół z Gdańska przejął inicjatywę. To właśnie rzut wolny Tsubasa Nishi broni Tkacz. Nie koniec tej akcji. Ponownie Nishi i tym razem na posterunku świetną interwencją popisał się golkiper GKS-u Manowo. W kolejnej akcji Paweł Buzała, uderzenie i ponownie świetną interwencją popisał się golkiper GKS-u Manowo. Ostatnia ciekawa akcja pierwszej części meczu, Tsubasa Nishi, doskonała okazja, jednak przegrywa pojedynek sam na sam z golkiperem GKS-u Manowo. Od początku drugiej części bardziej aktywny był zespół z Manowa. Tworzył sobie kolejne sytuacje ofensywne, jednak nic z nich nie wynikało. W końcu rzut rożny dla zespołu z Manowa. Marcin Gozdal, dośrodkowanie i Konrad Romańczyk zdobywa bramkę na 1-0. Goście mieli pół godziny na utrzymanie korzystnego rezultatu. Lechia nie spodziewała się takiego obrotu wydarzeń i nie bardzo wiedziała, jak odpowiedzieć. Tutaj uderzenie niecelne, gospodarze domagali się jeszcze rzutu karnego, jednak sędzia był nieugięty. A wiesz co, jest tak. Doliczony czas gry. Lechia w ataku. Tsubasa Nishi jest gol na 1-1. Była to 92. minuta spotkania. Tym samym gościom nie udało się utrzymać korzystnego wyniku. Gospodarze mieli jeszcze jedną okazję. Tsubasa Nishi rzut wolny. Zamieszanie. Ponownie strzał na bramkę Tkacza, jednak tym razem niecelnie. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Gracie do ostatniego gwizdka sędziego. My bramkę wyrównującą straciliśmy w 92. minucie. Po ewidentnych znów błędach w defensywie, gdzie pozwoliliśmy na dośrodkowanie, pozwoliliśmy na zgranie, pozwoliliśmy na oddanie strzału. Cóż można powiedzieć, walczyliśmy i przez jedną minutę zniweczyliśmy po raz kolejny cały nasz trud. Nie wiem tak naprawdę, czym to już tłumaczyć. Najważniejszy może taki plusik z tego spotkania, że utrzymaliśmy dystans do drużyny z Gdańska. Następne spotkanie gramy u siebie i już się od dnia jutrzejszego będziemy do niego przygotowywać. Przed meczem ustaliliśmy sobie, że gramy na zero w defensywie, zwłaszcza przez pierwsze 45 minut. Przez 35 minut to wyglądało wzorowo, później sami wprowadziliśmy nerwowość w nasze poczynania. Ale najważniejsze, że udało się nam dotrwać bez straty w pierwszej połowie. W drugiej połowie to szczęście nas opuściło, ale ja cały czas uważam, że przeciwnicy nie stwarzają jakichś klarownych sytuacji. Wykorzystują nasze błędy i złe ustawienia w defensywie. Jak najszybciej musimy to poprawić, bo zostało już niewiele czasu do końca. Gwardia Koszalin Stroje Niebieskie w 27. kolejce mierzyła się na wyjeździe z Pogonią 2 Szczecin. Gwardia zdecydowanie wyżej w ligowej klasyfikacji. Pogoń, zespół, który walczy o pozostanie na tym szczeblu. Pojedynek od początku miał wyrównany przebieg. Zespół szczeciński objął prowadzenie w 42. minucie. Na odpowiedź gwardzistów trzeba było czekać do drugiej części meczu. W 61. minucie do wyrównania doprowadził powracający po sporej przerwie do składu Maciej Stańczyk. Do końca pojedynku wynik już się nie zmienił i ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Remisujecie starcie z Pogonią. Bałtyk remisuje z Kotwicą, Leśnik remisuje z Lechią. Taka seria na remisy tym razem. No dokładnie. Skąd to się bierze, nie wiadomo. Natomiast nam remis trochę popsuł humory z tego względu, że mogliśmy przeskoczyć Bałty Koszalin.
Natomiast zostały jeszcze 3 kolejki i myślę, że jeszcze to uczynimy. Taka wewnętrzna rywalizacja w Miejskiej. No na pewno. Myślę, że dla nich, u nich też jest powiedziane, że mają być wyżej niż Gwardia. U nas odwrotnie, dlatego to dodaje dodatkowego smaczku. Co do Bałtyku, spotkanie z Kotwicą, zespół koszański miał tak, 2-0. Grał w przewadze jednego zawodnika, praktycznie wszystkie atuty po swojej stronie Kotwica do tego momentu, aż, no właśnie, to co powiedział Wojciech Polakowski, głupota, fatalne zachowanie Kordiana Ludzińskiego i ta czerwona kartka. Do tego momentu Kotwica praktycznie nie była w stanie nic zrobić Bałtykowi. No na pewno, jest to dla trenera Wojciecha Polakowskiego rozczarowanie na pewno duże, prowadząc 2-0 i grać w przewadze jednego zawodnika, zremisować ten mecz, to naprawdę... Trzeba się o to dobrze postarać. Niestety kiepskie zachowanie Kordiana, nieodpowiedzialne, tak jak trener powiedział, zaważyło na tym, że mecz się wyrównał, a wręcz widać było po skrótach, że Kotwica zaczęła znacznie przeważać, stwarzać sytuację i nawet mieli jeszcze finałową piłkę w końcówce, także no bardzo, bardzo złe zawody w drugiej połowie rozegrał Bałtyk. Taki w zasadzie materiał poglądowy przed waszym meczem finałowym Pucharu Polski w środę. Kotwica pokazała, że potrafi walczyć do końca. Dokładnie. Z tego wiem, że trener nasz był na tym meczu, przyglądał się, na pewno wyciągnie odpowiednie wnioski i nastawi nas dobrze do tego meczu i będziemy chcieli w środę powalczyć o Puchar Polski. Jeżeli chodzi o defensywę Gwardii, kogo się najbardziej w Kotwicy obawiać? Skrzydłowych, Skurecki, Biegański? Przepraszam, Rydzak, Biegański, Bejuk, napastnicy, czy może właśnie Jakuba Poznańskiego, który w drugiej części meczu z Bałtykiem właśnie grał na pozycji napastnika, strzelił bramkę i asystę? No ja myślę, że siłą Kotwicy przede wszystkim są te skrzydła i Biegański. Mimo, że nie strzela dużo bramek, jest to naprawdę silny, dość szybki zawodnik. Boki też mają bardzo szybkie, gdzie wygrywają pojedynki 1-1. Myślę, że będziemy mieli baczną uwagę na to i wszystko zakończy się pozytywnie. GKS Manowo remisuje starcie z Lechią 2 Gdański 1-1. No, fatalna sytuacja w końcówce meczu, w doliczonym czasie gry Leśnik GKS Manowo stracił bramkę. Tsubasa Nishi, bohaterem Lechii, były gracze Gwardii, ale mimo wszystko to jest spora strata punktów dla GKS Manowo. Dokładnie. Manowo już któryś mecz z rzędu remisuje. W takich okolicznościach im są potrzebne te punkty jak tlenu, ponieważ są już teraz na 12 pozycji, które to już jest spadkowe miejsce, a nam na pewno lepiej jechać na wyjazd do Manowa niż na przykład jechać do Korala Dębnice, dlatego wierzę, że Manowo się utrzyma i zawsze można grać bardzo dobre mecze na ich fajnym stadionie. Podsumowanie tego, co się działo w 27 kolejce, tabela, a także zapowiedź kolejnej serii spotkań. Oto komplet wyników 27 kolejki spotkań. Bałtyk Koszalin remisuje starcie z Kotwicą Kołobrzeg 2-2. Pogoń 2 Szczecin remisuje starcie z Gwardią Koszalin 1-1. Takim samym rezultatem zakończył się pojedynek Lechii Gdańsk z GKS-em Manowo. Bałtyk Gdynia pokonał Drawę Drawsko-Pomorskie 3-1. Polonia Gdańsk przegrała z Kaszubią Kościerzyna 1-4. Arka 2 Gdynia wygrała z Koralem Dębnica 1-0. Kartuzja Kartuzy pokonała Pomorze Potęgowo 3-1. I Chemik Police był lepszy od Energetyka Gryfino 3-1. W tabeli prowadzi Kotwica Kołobrzeg z dorobkiem 54 punktów. Po 46 mają Bałtyk Koszalin i Drawa Drawsko-Pomorskie. 45 punktów Gwardii Koszalin. Na 5. miejscu Kaszubia Kościerzyna 43 punkty. Po 41 mają Arka 2 Gdynia, Bałtyk Gdynia i Kartuzja Kartuzy. Dolna część tabeli, 40 punktów ma Pogoń 2 Szczecin, Pomorze Potęgowo 37, 36 Lechia 2 Gdańsk, 35 GKS Manowo, strefa spadkowa, Chemik Police 30 punktów, 23 ma Energetyk Gryfino, 20 Koral Dębnica i 18 Polonia Gdańsk. Program 28 kolejki, Gwardia podejmie Chemika, Kaszubia zmierzy się z Bałtykiem, GKS Manowo podejmować będzie Koral Dębnica, Kotwica Kołobrzeg zmierzy się z Kartuzją Kartuzy, Drawa mierzyć się będzie z Pogonią 2 Szczecin, Arka 2 Gdynia podejmuje Bałtyk Gdynia, Pomorze Potęgowo zmierzy się z Lechią 2 Gdańsk i Energetyk Gryfino walczyć będzie z Polonią Gdańsk. Bałtyk Gdynia, zespół, który w zeszłym tygodniu z Wami wygrał tutaj w Koszalinie, nadal ciągnie w górę ligowej klasyfikacji, teraz efektownie pokonał Drawę Drawsko-Pomorskie. Ewidentnie pokazuje ten zespół, że nie tylko już walczy o utrzymanie,
ale o jak najwyższą pozycję w tabeli. No, widocznie sobie w rundzie wiosennej postawili za cel za wszelką cenę utrzymanie. Przyjechali do nas, do Koszalina z jasną deklaracją. Chcieli wygrać ten mecz i im się udało. Myślę, że tamten mecz jakby się zakończył wynikiem remisowym, to żadna z drużyn by nie była skrzywdzona. Natomiast tutaj widać, że pokonali Drawę Drawsko, które to jest na pewno niewygodny przeciwnik, 3-1 dość wyraźnie. I myślę, że sobie już powoli zadomowili się w tej trzeciej lidze na nowy sezon. Najbliższy wasz rywal Chemik Police ostatnio wygrał swoje spotkanie na własnym boisku, takie spotkanie z rywalizacji może nie tyle już o utrzymanie, co o prestiż de facto, no bo obie drużyny już są w bardzo ciężkiej sytuacji w rywalizacji o pozostanie w lidze. Chemik, no właśnie, on jeszcze będzie walczyć o to, żeby pozostać w lidze, czy już w zasadzie tylko może o prestiż walczyć z tymi najsłabszymi drużynami? Może walczyć i o utrzymanie i o prestiż, ponieważ jest tam bardzo młody, ambitny trener, który na pewno nie powie im, żeby się położyli, bo już spadli czy coś podobnego. Będą na pewno walczyć do ostatniej kolejki. I tam przede wszystkim gra młodzież, z którą Gwardia zazwyczaj ma też dość duży problem. Gwardia woli grać z zespołami naprawdę dobrymi, którzy grają w piłkę. Natomiast tutaj będzie ewidentnie młodzież, która będzie zasuwała cały mecz i na pewno tanie skóry nie sprzeda. Co do waszego meczu, to jest jedno, ale Bałtyk Koszalin mierzy się z Kaszubią Kościerzyna. No to jest ciekawy mecz, aczkolwiek tu już wiele rzeczy jest rozstrzygniętych w przypadku obu ekip, czego nie ma w starciu GKS-u Manowo z Koralem Dębnica. Manowo jest zdecydowanym faworytem tej konfrontacji, ale z drugiej strony Koral to jest tak niewdzięczny zespół, że może każdemu urwać punkt. Dokładnie. I tutaj jeżeli Manowo nie zdobędzie 3 punktów, to niestety będzie musiało się pożegnać raczej z tą ligą, dlatego liczę na nich bardzo mocno, że wygrają ten mecz i zapewnią sobie ligowy byt. O tym wszystkim w następnym programie. Za nami 27. kolejka spotkań. Jeszcze podam Państwu, w zeszłym tygodniu Marcin Bednarek typował całą serię pojedynków i wytypował 4 poprawne wyniki. Rekordzista Daniel Wojciechowski, przypomnę, 7, a to ile poprawnych wyników wytypował Maciej Stańczyk, powiem Państwu w przyszłym tygodniu po 28. kolejce spotkań. Moim Państwa gościem był dzisiaj Maciej Stańczyk, Gwardia Koszalin. Dziękuję za wizytę w studiu. A Państwa zapraszam na kolejne wydanie magazynu Liga Max w przyszłym tygodniu.